Wiara i Zabawa prezentuje 5 powodów, dla których Polska pokona Portugalię. Pepe to jeden z najbrutalniejszych obrońców na świecie. Ale my mamy Kung Fu Pazdana. W 2002 roku przegraliśmy na mundialu z Portugalią 4-0. 3 gole strzelił nam Pedro Pauleta, którego nieudolnie krył Tomasz Hajto. Całe szczęście nie ma go we Francji. Znaczy się jest, ale jako komentator, który każe grać Polakom z kija. Porto to jeden z największych klubów piłkarskich w Portugalii. Ale Porto to także wino. Spokojnie, nie ma takiego winka ani drinka, którego Sławek Peszko by nie wypił. Cristiano Ronaldo uchodzi za ikonę mody, ale i tak nie może się równać z Krychowiakiem i jego futrem. Cristiano potrzebuje pół kilo żelu, by mieć idealną fryzurę. Pazdan nie potrzebuje ani grama. Daj suba, Folk Fanpage, Wiara i Zabawa. I kibicuj biało-czerwony.